zielony. I zielony. I jakieś hasła tutaj po tej stronie. Przeczytasz? Stop, przechodź. Kto mi powie, z czym kojarzą się Wam takie kolory i takie hasła? Czy gdzieś już je spotkaliście? Mateusz, proszę. Czerwone kojarzy się nam ze stop, bo już są na światłach. Bo są na światłach, na sygnalizatorze świetlnym. Ale dlaczego tylko dwa? Czy jest taki sygnalizator, który ma tylko dwa światła? Tak, tak. A jaki to jest sygnalizator? Kto powie? Martynko? Przejście dla pieszych. Przejście dla pieszych. Przy przejściu dla pieszych są tylko dwa światła, zielone i czerwone. Po tej stronie mamy już dodatkowy kolor. Pojawił się pomarańczowy. Kto widział taki układ kolorów przy drodze? Mateusz. Są na skrzyżowanie takie światło. I kto wtedy jest uczestnikiem ruchu na takim skrzyżowaniu? Super, bardzo ładnie. Ludzie i samochody. I wtedy pojawia się to dodatkowe światło, kiedy trzeba wstrzymać się i poczekać. Nie wolno od razu wchodzić na jezdnię. Ale akurat te kolory nam potrzebne są dzisiaj do takiego małego kodowania kolorami. Zobaczcie, tutaj nie mówiłam o sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu, tylko tutaj są inne informacje dla nas zapisane. Adaś, odczytaj proszę. To nie jest nic złego. My się dopiero uczymy. Więc jeżeli ktoś nie zna odpowiedzi na pytanie, to wtedy podnosi kartkę. Jaką? Czerwoną. Czerwoną. Bardzo dobrze. To teraz już przystępujemy do naszej rozmowy. Powiedzcie mi, dokąd zmierza codziennie każdy uczeń piątki z plecakiem na plecach? Martynka. Każdy uczeń piątki z plecakiem na plecach wędruje do szkoły. Idzie do szkoły. Bardzo dobrze. W jaki sposób możemy dotrzeć do szkoły? Podnosimy karteczkę. Jeżeli ktoś zna odpowiedź, to podnosi do góry karteczkę. W jaki sposób możemy dotrzeć do szkoły? Jeżeli ktoś się zastanawia, to podniesie żółtą. A jeżeli ktoś nie bardzo wie, to podniesie czerwoną. Nie krępujcie się, to nic złego. Wybieramy z zielonych karteczek. Powtórzę pytanie jeszcze raz. W jaki sposób można dotrzeć do szkoły? Martyna, proszę. Samochodem, piechotą, rowerem. Czy my możemy, dziękuję, czy my możemy jeździć rowerem? Nie, jeszcze nie możecie jeździć rowerami, ponieważ nie macie do tego uprawnień. Jak będziecie w starszych klasach, to będziecie mieli kartę rowerową. Trzeba będzie zdać egzamin na kartę rowerową i dopiero wtedy będziecie mogli do szkoły przyjechać rowerem. Pewnie mówicie dlatego tak, bo niektórzy starsi uczniowie przyjeżdżają do szkoły rowerami, prawda? I one są zaparkowane przy naszej szkole, tak? Dobrze. Kiedy idziecie do szkoły, na co trzeba zwracać uwagę? Do czego trzeba się stosować? Pomyślcie chwilę i karteczka w górę. Kiedy idziemy do szkoły, na co powinniśmy zwracać uwagę? Trzeba zwracać uwagę zasady ruchu drogowego. Znać zasady ruchu drogowego, dobrze. Na co trzeba jeszcze zwracać uwagę? Co jest nam pomocne, kiedy idziemy do szkoły? Na co patrzycie? Coś jest takiego przy drodze. Zuziu? Można mieć na plecaku odblaski. Dobrze, bardzo dobrze, kiedy dzieci mają odblaski, ale jest jakiś taki podpowiadacz. I jeden, i drugi, który sobie stoi przy drodze i o czymś nam mówi. Ale
Sygnalizacja świetlna. Sygnalizacja świetlna przy skrzyżowaniu. A jeżeli nie ma sygnalizacji, czy są jeszcze jacyś podpowiadacze przy drodze? Maja? Przejście dla pieszych, czyli zebra. Dobrze, no to już kiedy przechodzimy?